rozmowy w zakresie weryfikacji kosztów przedstawionych przez Pocztę Polską. Czy zna pan zastrzeżenia ministra Sobonia zgłaszane do ministra Dworczyka, zgodnie z którymi miał on napisać na koniec odpowiedzialność? Twoje decyzje administracyjne zostały wydane, ale jak się pewnie domyślasz, Ministerstwo Aktywów Państwowych z umową poczeka do ustawy. Czy było to powszechne stanowisko w Ministerstwie Aktywów Państwowych? Czy to było powszechne stanowisko? Wątpliwości prawne dotyczące możliwości zawarcia umowy pojawiły się w związku z uwagami prokuratorii generalnej. A jak pan dziś szacuje, jakiego rzędu mogły to być koszty w ogóle? Jakiego rzędu koszty poniosła Poczta Polska w związku z wyborami? Nie mam wiedzy na ten temat. Ministerstwo Aktywów Państwowych w ogóle się nie interesowało tym, jaka jest stan i kondycja Poczty Polskiej po tym, jak zostały przeprowadzone, właśnie nieprzeprowadzone wybory korespondencyjne. Panie pośle, nic takiego nie powiedziałem. A to proszę to powiedzieć w takim wypadku. To w jaki sposób jest ten zakres zainteresowania kosztów i konsekwencji zlecenia tych wyborów? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie została przeze mnie udzielona. Kalkulacje Poczty Polskiej, które były przedstawione w projekcie umowy, były weryfikowane w Ministerstwie Aktywów Państwowych przez odpowiednie departamenty. Ale proszę jednak powiedzieć, przez kogo w ogóle to zostały, w ogóle jakie te decyzje były podejmowane, no bo tutaj pan operuje właśnie ciągle takimi mglistymi odpowiedziami, a jednak my chcemy znać konkrety. Operuje odpowiedziami takimi, na jakie mi pozwala Dobrze. Pamięć w tym zakresie. Panie pośle, musimy zmierzać do końca, jeśli chodzi o pana pytania, przynajmniej w tej turze. Ja tylko chciałem przypomnieć... To nie będę rozpoczynał kolejnego wątku, tylko zamknę. Chciałem tylko przypomnieć świadkowi o pouczeniu, którego panu dzisiaj udzieliłem i pouczyłem pana. I robię to ponownie, zgodnie z artykułem 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Za zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy jest to dla pana zrozumiałe, chciałem zapytać. Panie przewodniczący, tak, już wcześniej to powiedziałem. Bardzo dziękuję. Teraz pani poseł Agnieszka Kłopotek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jestem bardzo ciekawa, jak z pamięcią będzie w przypadku moich pytań pana świadka. Bardzo możliwe, że niektóre pytania, które zadam, będą się powtarzały z tymi, które już padły, dlatego że nie ma możliwości, żebyśmy nie pytali o to sama. Każdy chciałby tą wiedzę uzyskać. Proszę mi powiedzieć, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych wszystkie polecenia i decyzje wydawane pracownikom są na zasadzie na gębę, czy są na jakiejś podstawie pisma skierowanego do departamentu? Pani poseł, myślę, że żadne polecenie nie jest wydawane na gębę. Nie wiem, co to znaczy. No bo właśnie, kiedy pytaliśmy o to, kto i komu były wydawane polecenia przygotowania draftów decyzji czy projektów decyzji, nie umiał pan na ten temat odpowiedzieć. Więc chciałam się zapytać, czy takie dokumenty w ogóle były, że wydawał pan takie polecenia podpisane przez pana, skierowane do departamentów i do pracowników tych departamentów? Nie, powiedziałem, że nie pamiętam tym, dlatego że nie jest mi znana teraz, tak jak tutaj państwu, cała moja korespondencja mailowa. A kto w departamencie, który pan nadzorował, współpracował w sprawie wyborów kopertowych z Pocztą Polską? Bo powiedział pan, że takie osoby były. Znaczy była wymieniana, z tego co pamiętam, korespondencja mailowa w zakresie projektów rozporządzeń. Nie chodzi mi o mailową korespondencję, tylko kto konkretnie u pana w departamencie zajmującym się przepisami prawnymi? Nie pamiętam, kto to był konkretnie. Pytania nie zadała pani. Pani się zapytała, kto konkretnie w departamencie. Tak, nie, pytam dlatego, że wydaje mi się to bardzo dziwne. Wprawdzie minęły 4 lata, ale jak się pracuje w tak odpowiedzialnym ministerstwie i ma się pod sobą pracowników departamentów zajmujących się tak odpowiedzialną sprawą jak wybory na prezydenta RP, to jednak dziwi mnie, że pan nie pamięta nazwisk osób. Pani poseł, chciałem zwrócić uwagę na to, że te wydarzenia miały miejsce w specyficznej sytuacji, nadzwyczajnej, kiedy był COVID i kiedy pracownicy mogliby... Tak, no... No ale to były rzeczywiste osoby, proszę pana, więc zatrudnieni z imienia i nazwiska. COVID-owej nie, to już pani poseł, rozumiem, więcej wie na ten temat, skoro zabiera głos. No. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób był nadzorowany... wykonywany nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych nad realizacją przez Pocztę Polską decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia. Kto konkretnie sprawował nadzór nad tą realizacją?
Ale... Z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ministerstwo Aktywów Państwowych, z tego co pamiętam, z treści decyzji, nie było zobowiązane do nadzorowania Poczty Polskiej w tym zakresie. Jedynie było zobowiązane do zawarcia umowy i pokrycia kosztów poniesionych przez Pocztę Polską. Więc trudno mi powiedzieć, o co dokładnie chodzi, bo jeżeli chodzi o nadzór właścicielski, to był on realizowany przez odpowiedni nadzór, przez odpowiedni Departament Nadzoru Właścicielskiego w tym. Czy czynności w zakresie nadzoru nad realizacją zadań Poczty Polskiej S.A. były w jakikolwiek sposób dokumentowane? Czy ma pan wiedzę na ten temat? Nie pamiętam. Znaczy, pytanie jest dla mnie trochę nieprecyzyjne. Jakie czynności chodzi? Przygotowywanie wyborów kopertowych, korespondencyjnych. Czy w jaki sposób Ministerstwo Aktywów Państwowych miało wpływ i nadzór nad czynnościami Poczty Polskiej w sprawie przygotowywania i przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych? Dla mnie jest to pytanie niezrozumiałe. Przepraszam bardzo, nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że udzieliłem na nie wcześniej. Decyzja nakładała określone zadania na ministra aktywów państwowych w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o nadzór właścicielski, był realizowany przez odpowiedni departament nadzorujący Pocztę Polską. Proszę mi powiedzieć, czy dostrzegał pan jakiekolwiek wątpliwości w kwestii zawarcia umowy z Pocztą Polską na wykonanie zadania? Już udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. Były wyrażone wątpliwości przez prokuratorię generalną. Tak jak mówiłam, pytania się będą powtarzały, więc proszę się uzbroić w cierpliwość, tak samo jak my jesteśmy bardzo cierpliwi. Czy minister aktywów państwowych zlecił opracowanie opinii lub ekspertyz dotyczących wyjaśnienia wątpliwości prawnych w kwestii decyzji administracyjnych prezesa Rady Ministrów z 6 kwietnia 2020 roku? Z tego co pamiętam, takich opinii nie było. Takich opinii nie było. Nie przypominam sobie, żeby takie opinie były zlecane. A czy minister aktywów państwowych poinformował Pocztę Polską o prawnych i faktycznych wątpliwościach co do możliwości zawarcia z nią umowy? Nie mam wiedzy na ten temat, to nie wiem. Czy minister aktywów państwowych poinformował Pocztę Polską o możliwym ryzyku niepodpisania umowy dotyczącej refundacji kosztów? Nie mam też wiedzy na ten temat. Czy minister aktywów państwowych, pomimo wątpliwości co do możliwości sfinansowania zadań przewidzianych w decyzji administracyjnej prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, wystąpił do ministra finansów i prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym? Z tego co wiem, były takie wystąpienia, ale to były realizowane nie przez mój departament, więc nie potrafię odpowiedzieć. Nie wie pan, kto się tym zajmował? Wydaje mi się, że one były przygotowane w Departamencie Budżetu i Finansów. Czy minister aktywów państwowych wystąpił do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19? Nie pamiętam. W jakich okolicznościach może pan powiedzieć, opisać, doszło do zmiany prezesa Poczty Polskiej z Przemysława Sypniewskiego na Tomasza Zdzikota? Nie mam wiedzy na ten temat. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję. No to tak, pan poseł Czarny, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie ministrze, chciałbym uszczegółowić nieco pana wyjaśnienia i zeznania przed tą komisją wobec wielu pytań, które panu były zadawane co do sposobu wykonywania pańskiej pracy i kontaktowania się z departamentami przez pana podległymi. Najpierw chciałem pana zapytać o rzecz następującą, ogólną. Czy 6 kwietnia 2020 roku, czyli moment uchwalenia ustawy, zgodnie z którą, gdyby tylko Senat oczywiście nie wykorzystywał całości 30 dni, tylko wcześniej wziął się do pracy w tej sprawie z uwagi na sytuację, w której się znaleźliśmy, a wybory 10 maja 2020 roku były zaledwie za 30 parę dni. Czy ten 6 kwietnia zmienił zasadniczo pracę Ministerstwa Aktywów Państwowych?
w zakresie, za który ja odpowiadałem, tak, bo zaczęliśmy intensywne przygotowania do tego, żeby minister aktywów państwowych mógł wykonać swoje obowiązki nakładane tą ustawą. Proszę przypomnieć, jakie obowiązki ta ustawa nakładała na ministra aktywów państwowych i w związku z tym również na całe kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych, w tym również na pana ministra. Ta ustawa nakładała przygotowanie 6 rozporządzeń do tej ustawy. A następnie wykonanie tych rozporządzeń. Tak. Dobrze. Panie ministrze, czy w związku z tym po 6 kwietnia, od momentu kiedy ustawa, która według której miały się odbyć wybory korespondencyjne w konstytucyjnym terminie 10 maja 2020 roku, czy po 6 kwietnia odbywało się wiele narad kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych poświęconych temu zagadnieniu? Odbywały się spotkania. Trudno mi powiedzieć teraz, czy one miały charakter oficjalnego kierownictwa wszystkich ministrów. Natomiast to miało miejsce w sytuacji epidemii i również były prowadzone inne działania związane z obowiązkami ministra aktywów państwowych. Czy na tych spotkaniach? Ja mam taką techniczną, przepraszam panie pośle, prośbę, żeby pan troszeczkę głośniej mówił do mikrofonu, bo dziennikarze zwracają uwagę, że nie słychać po prostu pana. Czy na tych spotkaniach kierownictwa często padały sformułowania czy opinie, że jeśli Senat będzie trzymał tę ustawę całe 30 dni, to rzeczywiście przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w konstytucyjnym terminie 10 maja 2020 roku będzie zagrożone, a wręcz niemożliwe? Tak, były wyrażane opinie w rozmowach w tym zakresie. Jasne. Proszę przypomnieć raz jeszcze, w jakim czasie pracował pan w Ministerstwie Aktywów Państwowych? Od kiedy do kiedy? Od 26 listopada 2019 do 17 czerwca 2020. Nadzorował pan 2 departamenty, w tym Departament Prawny, czy tak? Tak. Jak często spotykał się pan z dyrektorem Departamentu Prawnego? W tym okresie? Czy tak, w tym okresie trzeba pracy. No myślę, że często. To były dziesiątki, setki, tysiące spotkań. Dużo było tych spotkań do momentu, kiedy, bo też był okres, kiedy pan dyrektor chorował, to w tym okresie oczywiście nie. Czy standardem było to, że wszystkie polecenia i wszystkie spotkania kończyły się poleceniami, które pan wydawał dyrektorowi Departamentu Prawnego wyłącznie na piśmie bądź mailem? Nie. W związku z tym, czy standardem było, że polecenia tego rodzaju w zwykłych obowiązkach, które wykonuje Departament Prawny nadzorowany przez pana wydawane są w formie ustnej? Tak. Zdaje się, że o tą gębę chodziło tutaj, tak? Pani poseł, więc dopytałem, żeby miała pani jasność. Generalnie w tego rodzaju przypadkach pomiędzy ministrem a dyrektorem departamentu, który jest nadzorowany przez ministra, polecenia wydawane są ustnie. Tak. Tak jest. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, no szok właśnie, bo państwo wymagaliście tego na piśmie, chcieliście jakichś maili, czegoś, dokumentów, które mogłyby potwierdzić skandal niebywały, a tu proszę bardzo, w rozmowie zwykłej między ministrem a departamentem odbywa się to w formie ustnej. Tak się odbywa we wszystkich ministerstwach, szanowni państwo. Również dzisiaj zapewniam panią poseł. Jeśli to panią dziwi, to proszę zapytać się w poszczególnych ministerstwach. Panie ministrze, proszę powiedzieć, Czy według pana wiedz Senat trzymał ustawę 30 dni tylko po to, żeby nie doprowadzić do wyborów korespondencyjnych w terminie konstytucyjnym 10 maja 2020 roku? Z wiedzy, która była ogólnodostępna wtedy w mediach, tak. Czy podkreślmy teraz jeszcze raz, powiedział pan i odpowiedział na to pytanie, ale chciałbym, żeby pan to jeszcze raz, teraz głośniej do mikrofonu stwierdził. Czy według pana wiedzy jako ministra, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadzorującego Departament Prawny, który przygotowywał się pod kątem ewentualnego wejścia w życie ustawy z 6 kwietnia, która nakładała na Ministerstwo Aktywów Państwowych wydanie aż 6 rozporządzeń, a w związku z powyższym nakładała szereg obowiązków, bez wykonania których niemożliwe było przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych 10 maja.
Czy wobec pana wiedzy, gdyby Senat jednak skrócił tę pracę i zajął się ustawą, powiedzmy, w ciągu tygodnia, co było przecież zgodnie z konstytucją możliwe, nawet w tej kadencji już się zajmował w ciągu jednego dnia ustawami. Czy w związku z tym, gdyby to się odbyło po 30 dniach, tylko na przykład po 7, możliwe było przeprowadzenie w Polsce wyborów korespondencyjnych zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 2020 roku? W zakresie obowiązków, które były nałożone na ministra aktywów państwowych, było to możliwe. Bardzo dziękuję, nie mam więcej pytań. Dobrze, dziękuję. Teraz bardzo proszę pani Anita Kucharska-Dziedzic. Bardzo proszę pani poseł. Troszkę podopytuję, troszkę nowe wątki spróbuję przedstawić. Więc zaczynajmy. W dniu 17 kwietnia 2020 roku wysłał pan do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wiadomość o następującej treści. Ministerstwo Aktywów Państwowych po uprzednim uzgodnieniu z sekretarzem Państwowej Komisji Wyborczej, szefem Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdaleną Pietrzak, nie zgłasza uwag do przesłanych przez państwo wzorów załączonych do maila, którego treść znajduje się poniżej. Koniec cytatu. Czy to oznaczało pana akceptację wzorów kart wyborczych? Pani przewodnicząca, pani poseł, przepraszam. Tak jak powiedziałem, w Ministerstwie Aktywów Państwowych po uchwaleniu ustawy z dnia 6 kwietnia przeprowadzone zostały przygotowania mające na celu opracowanie projektów rozporządzeń, sześciu rozporządzeń i nie przypominam sobie dokładnie tej korespondencji, ale wydaje mi się, że ona miała związek z przygotowaniem do wydania tych projektów. Czy jeżeli pan pisze, proszony o opinię, że nie zgłasza pan uwag, to oznacza akceptację czy brak akceptacji? Moim zdaniem nie zgłasza to akceptacji, nie stanowi to akceptacji. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że korespondencja z różnymi instytucjami w tym zakresie miała charakter konsultacyjny w związku z faktem konieczności przygotowywania tych rozporządzeń. Te konsultacje miały charakter roboczy, prowadzone były z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, ale również z innymi instytucjami, jak Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Biuro Wyborcze. Dobra. Uściślimy, bo już sobie uściśliliśmy przy poprzednich pytaniach, że jeżeli pan pisał, że przygotował pan projekty, to były to tylko projekty projektów, a nie same projekty. W związku z tym ja dopytuję o treść kolejnego maila. Jeżeli pan pisze, że nie zgłasza uwag, to może mi pan to przetłumaczyć z polskiego na nasz. Dlaczego to nie oznacza akceptacji, a coś innego? Pani przewodnicząca, ja tu nie jestem ekspertem. Jest pan ekspertem od swoich własnych wypowiedzi. Wyraziłem w tej kwestii się jasno. Korespondencja stanowiła element wymiany informacji w związku z przygotowaniem do rozporządzeń. To jeżeli ta korespondencja stanowiła element wymiany informacji, to jaka informacja kryje się za sformułowaniem nie zgłaszam uwag? Z tego co pamiętam, korespondencja dotyczyła jednego z rozporządzeń. Czyli była akceptacją, czy nie była akceptacją? Pani przewodnicząca, pani poseł, jeszcze raz powtarzam. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie akceptowało żadnych kwestii związanych z przygotowywaniem projektów rozporządzeń. To dlaczego na tego maila nie odpowiedział pan, to nie nasza robota i nie nasza działka, my nie akceptujemy? Dlatego, że to dotyczyło przygotowania projektu rozporządzenia, jednego z projektów rozporządzeń. Jak to? Przecież mówię, że projektami rozporządzeń do ustawy, przecież przygotowaniem projektów do rozporządzeń ustawy. Czyli pana sformułowanie, nie zgłaszam uwag, oznaczało grzecznościowo, odczepcie się, to nie nasza działka. Pani przewodnicząca, nie potrafię teraz odpowiedzieć, co to... Próbuję od pana uzyskać egzegezę sformułowania, nie zgłaszam uwag. Wyraziłem już się w tej sprawie jasno. Słucham? Przepraszam, bo nie wiem, której pani poseł mam odpowiadać teraz. Wyraziłem się jasno. Korespondencja w tym zakresie dotyczyła przygotowania
projektów rozporządzeń wykonawczych, których nałożenie nakładała ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 roku. Czy o to sformułowanie pytał pana ktokolwiek z Najwyższej Izby Kontroli, która na to zwróciła uwagę, bądź prokurator przygotowujący umorzenie sprawy? Co oznaczało sformułowanie nie zgłaszam uwag? Pani i poseł prokurator... Czy ktokolwiek pana o to Najwyższa pytał? Izba Kontroli w ogóle się ze mną nie kontaktowała w żadnej sprawie związanej z realizacją przez Ministerstwo Aktywów Państwowych obowiązków, które nakładały ustawa. W prokuraturze, jeżeli chodzi o prokuraturę, to składałem zeznania jako świadek w prokuraturze dotyczące działań poczty i nie przypominam sobie pytania w tym zakresie. Czy ktokolwiek z działu prawnego, który pan nadzorował, zgłaszał jakiekolwiek uwagi? Ale do czego? No do tego, o co cały czas pytam. Nie przypominam sobie. Nie znaczy, przypominam. Tam, z tego co pamiętam, była korespondencja w tej sprawie, w której brał udział również Departament Prawny, natomiast nie jestem w stanie sobie przypomnieć na chwilę obecną przebiegu, całościowego przebiegu tej korespondencji. Czyli co musiał napisać do pana w tej korespondencji podlegający panu pracownicy działu prawnego, żeby końcowa informacja brzmiała: nie zgłaszamy żadnych uwag? Nie, wie pani, no nie potrafię tutaj pani... Pytam się o ścieżkę poseł, decyzyjną. ...tego, co mogłoby mieć miejsce. Pan nie antycypuje, pan ocenia, to już było. To już powiedziałem, czego dotyczyła wymiana korespondencji i jaki miała charakter. Czy może pan potwierdzić, że Ministerstwo Aktywów Państwowych faktycznie zaakceptowało opracowane we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA wzory dokumentów stanowiących pakiet wyborczy, mimo że proces legislacyjny dotyczący rozporządzenia, które miało określić ich wygląd, nie został jeszcze zakończony? Pani przewodnicząca, pani poseł, przepraszam, udzieliłem odpowiedzi już na to pytanie. Wymiana korespondencji z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w tym zakresie dotyczyła jednego z projektów rozporządzeń, które miał wydać minister aktywów państwowych. Kto z Ministerstwa Aktywów Państwowych uczestniczył w tych konsultacjach w sprawie wzorów kart wyborczych? Konsultacje były przeprowadzane głównie w drodze mailowej. Uczestniczyli pracownicy Departamentu Prawnego. Czyli podlegli panu pracownicy? Tak. Z pana udziałem czy bez pana udziału? Przed chwilą pani przytoczyła tutaj maila, więc odnoszę no ale się pan, do tego. Pan mi usiłował mówić, że w tym mailu pan po prostu nic nie zawarł i to pana nie dotyczyło i właściwie to nie wie pan, dlaczego ta treść tak wyglądała. Pani poseł, powtarzam po raz kolejny. Korespondencja w tym zakresie dotyczyła działań mających na celu przygotowanie projektów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 6 kwietnia. A jaka ustawa nakładała do państwa obowiązki w tym zakresie, skoro weszła w życie 9 maja? Ustawa z 6 kwietnia weszła w życie 9 tak, maja. Ustawa z 6 kwietnia weszła w życie 9 maja 2020 roku, uniemożliwiając w tym zakresie przeprowadzenie wyborów, które miały miejsce 10 maja. Dlatego mówię, że i wyraziłem się jasno w tym zakresie w swojej swobodnej wypowiedzi. Pana ocenie wyraził się pan jasno. Że w Ministerstwie Aktywów Państwowych, biorąc pod uwagę czas i te obowiązki, które można było domniemywać, że zostaną, jeżeli ustawa wejdzie w życie, zostaną nałożone na ministra aktywów państwowych, przeprowadzono prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie tych projektów aktów wykonawczych, tak żeby można było je wdrożyć w momencie wejścia w życie ustawy. Od 9 maja, czyli od momentu wejścia w życie ustawy z 6 kwietnia, wójtowie mieli obowiązek przekazywać spis wyborców. Na jakiej podstawie Poczta Polska wystąpiła już 23 kwietnia o spisy wyborców? Czy były to wytyczne przekazane przez właściciela Poczty Polskiej, czyli Nie mam wiedzy w tym zakresie. Proszę Pocztę Polską pytać. Ale rozumiem, że uważa pan, teraz pytam o opinię, że w sposób nielegalny, tak? Poczta Polska wystąpiła. Pani poseł, nie nic takiego nie powiedziałem.
Czego pan nie powiedział? Nie powiedziałem, że Poczta Polska wystąpiła w sposób nielegalny. Nie ustosunkowuję się do tego, na jakiej podstawie. Nie znam okoliczności tej sprawy. No dobrze, ale jeżeli ustawa... Panie poseł, pan poseł Karnowski. Bo pan mi odpowiedział, żebyście przygotowali w tej sprawie rozporządzenie, żeby... Panie przewodniczący, to są dwie różne rzeczy, o których pan mówi. Rozporządzenie to było na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia. Ale ona wchodziła w życie 9 maja. No to przecież przygotowywaliśmy się do tego, żeby to rozporządzenie było możliwe do wydania. Mało tego, ono w związku z takim... Czyli przygotowywaliście rozporządzenie, ale nie wydaliście. Apeluję do pana posła Czarnka, żeby nie odpowiadał za świadka. No chyba, że chce usiąść na jego miejscu. Pan chce rozdawać medale? Nie. Medal dla świadka przygotowywał się sumiennie do momentu wejścia w życie w ustawy. No gdyby spał, to dopiero wtedy można by mu dać nagadę. No naprawdę, to jest dla wszystkich oczywiste, że jeśli jest ustawa 6 kwietnia, to ministerstwo przygotowuje się do jej wejścia w życie. Państwo od godziny pytacie o to... Dobrze, panie pośle Czarnek, żadnych medali nie będziemy dawali. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, kontynuuje. Ja nie pytam o przygotowania, tylko pytam o to, pewne decyzje zostały podjęte, pewne czynności zostały wdrożone, pewne faktury Poczta Polska wystawiała za pewne czynności. A państwo mi tu tłumaczycie, że w drodze przygotowywania się do tego, żeby ustawa weszła w życie 9 maja, już wydawano rozporządzenia, tak? Tak mam to rozumieć? Nie, no nie wydawano żadnych rozporządzeń. To na jakiej podstawie Poczta Polska 23 kwietnia zwróciła się? Nie wie pan tego. Nie wiem tego. Nie wie pan tego. I zapytałam opinię, czy jeżeli do tej pory nie wydano żadnego rozporządzenia, a ustawa nie weszła w życie, to Poczta Polska zwróciła się o to do wójtów w sposób nielegalny i nieuprawniony. Pani poseł, ja tu nie jestem od wydawania opinii, są eksperci. To. No ale Poczta Polska wam podlegała. Ja bym chciał poprosić świadka, bo pan przewodniczący Buda pana pytał o opinię i mam takie wrażenie, że jest pewien cud na tej sali, że jak pytają posłowie PiSu, to pan sobie przypomina, a jak posłowie dzisiejszej koalicji Partii Demokratycznych, to pan panie nie chce opinii przedstawić. Chciałem powiedzieć, że pan poseł Buda w zakresie, w którym była... można to było jako... Pytał między innymi o pandemię i pan, jako szczerze mówiąc, ani biegły, ani ekspert w tej sprawie, bardzo chętnie się wypowiadał, więc dlatego pytanie pani poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic jest jak najbardziej zasadne. Panie przewodniczący, odpowiedziałem, jakie było przygotowane uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 6 kwietnia i co to uzasadnienie mówiło. To uzasadnienie mówiło o tym, że tryb korespondencyjny udziału w wyborach jest najbardziej bezpiecznym trybem przeprowadzenia tych wyborów. Dobra, to w takim razie jeszcze o jedną opinię zapytam i przechodzimy dalej. Czy przyczyną utraty owych 70 milionów złotych było to, że wybory korespondencyjne się nie odbyły, czy to, że wydatkowano te pieniądze pomimo braku obowiązującej ustawy o wyborach korespondencyjnych i braku umowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych? Pani poseł, nie będę tutaj wyrażał opinii co do tego, bo nie potrafię... Znaczy pytanie jest moim zdaniem w tym pytaniu zawarta już jest odpowiedź. Przez panią. Okej, dobrze. Pani posłanka Kłopotek pytała o tryb wydawania poleceń pana podwładnym w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Czy wydawanie pieniędzy na podstawie ustaw, które miały dopiero wejść w życie oraz bez zawarcia wymaganych przez przepisy umów było standardem w Ministerstwie Aktywów Państwowych? Wydawanie czego? Wydawanie pieniędzy. Przed czym? Przed... Przed na podstawie ustaw, które dopiero miały wejść w życie. A jakie pieniądze pani poseł pyta? Bo nie mam... Pani Poczta Polska wystawiała faktury za kolejne czynności, które służyły przygotowaniu wyborów drogą kopertową. Nie mam wiedzy na ten temat. Tak jak powiedziałem, nie zajmowałem się sprawami dotyczącymi ustalania kosztów. A Poczta Polska wam w ogóle podlegała, czy niekoniecznie? Podlegała, ale nie... Pani, tak jak mówię, pani myli nadzór właścicielski z tym, co było określone w decyzji.
czy ten nadzór właścicielski w takim razie działał, skoro Poczta Polska wnosiła o wydawanie spisów wyborców, zanim ustawa weszła w życie? Pani poseł, to są decyzje, które były podejmowane przez Pocztę Polską, nie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w ramach nadzoru właścicielskiego. Dobrze, czyli nie było tego nadzoru właścicielskiego w zakresie owych 70 milionów wydawanych na wybory? Nie, pani poseł, ja nie bardzo, że tak powiem, rozumiem pani pytanie i nie potrafię na nie odpowiedzieć, gdyż wydaje mi się, że udzielam jasnych... Jasno staram się pani wytłumaczyć, czym innym jest nadzór właścicielski, czym innym jest realizowanie decyzji, o której pani mówi. W zakresie realizacji decyzji te koszty były sprawdzane. Dobrze, jeszcze i wrócimy do tego wątku, dam panu chwilę oddechu. To w takim razie popytam o ten nadzór właścicielski. Dlaczego doszło do zmian w zarządzie Poczty Polskiej? Czemu powołana pana Zdzikota? Czy miało to związek z oporem poprzedniego zarządu co do podporządkowania się oczekiwaniom związanym z wyborami kopertowymi? Nie nadzorowałem departamentu, który sprawował nadzór właścicielski nad Pocztą Polską i nie mam wiedzy na ten temat. Na czym polegała w zakresie wyborów organizowanych drogą korespondencyjną pana rola aprobowania?